posłem Krzysztofem Ardanowskim. Tym razem mamy również Wiesława Żywackiego, radnego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Jest z nami obecny również Andrzej Wiśniewski, przewodniczący ruchu dla Grudziądza. Jest też Krzysztof Kosiński, radny klubu, Jarosław Miszmański, szef klubu. Pozostali troje radnych dzisiaj nie będzie uczestniczyło. Jest w pracy, jeden senatorium, więc w takim gronie się z Państwem spotkaliśmy. My organizujemy konferencje prasowe, przynajmniej staramy się, żeby w każdym miesiącu, przynajmniej co półtora miesiąca, taka konferencja miała miejsce. Dzisiaj przygotowaliśmy trzy, naszym zdaniem, bardzo istotne tematy. Jeden temat dotyczący sprzedaży nieruchomości miejskich. Drugi temat dotyczący likwidacji barier i przy okazji kwestii osób niepełnosprawnych, kwestia parkowania między innymi tutaj się pojawi. No i oczywiście trzecia kwestia bardzo istotna, to jest kwestia dotycząca ustawy śmieciowej, uchwał śmieciowych przygotowanych przez miasto. A chcę Państwa poinformować, na pewno już macie takie sygnały, że miasto, że prezydent zaproponował kolejny projekt uchwały dotyczący zmiany stawek i metod naliczania. Chcę Państwu w paru słowach to też skomentować i mam nadzieję, że jeszcze przy okazji tego tematu rozwinie się dyskusja. Natomiast zapraszam teraz do pierwszego tematu Krzysztof i Pan Andrzej. Bardzo proszę. Z tym, że ja rzeczywiście miałem mówić o sprzedaży nieruchomości miejskich, ale może korzystając z tego, że mamy Państwa tutaj, to nie wiem, czy nie byłoby zasadne zmienić kolejność na śmieci. Nie ma problemu, możemy, tym bardziej, że Państwo głównie są zainteresowani tematyką śmieci. Ja proszę Państwa, w dwóch słowach chciałbym Państwu przedstawić, co się pojawiło w poniedziałek. Znaczy, na spotkaniu z prezydentem Sikorą otrzymaliśmy informacje, otrzymaliśmy propozycje zmian metod oraz stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pragniemy przypomnieć, że jest to już trzecia propozycja ze strony prezydenta Roberta Malinowskiego. Pierwsza pojawiła się w grudniu 2012 roku. To jest takie kompleksowe rozwiązanie, wtedy radnym zaproponowano. My je zdecydowanie kwestionowaliśmy, ponieważ pewne zapisy, które się tam pojawiły, były złe. Przygotowaliśmy nawet własny projekt uchwały i ona została przez radnych PO i wspólnego Grudziądza odrzucona. W lipcu, proszę Państwa, ze względu na różnego rodzaju naciski, także z naszej strony i obietnice, że stawka zostanie zmieniona, ona faktycznie została zmieniona w lipcu do 28 zł za śmieci segregowane. I jak wiecie, proszę Państwa, ona weszła dopiero od 1 stycznia. Natomiast my cały czas podkreślamy, że od samego początku źle podeszli prezydenci do tej uchwały. Zła metoda naliczania, nam się to nie podobało. Kalkulacja wzięta z kapelusza. I oczywiście, co bardzo mocno uderzyło w osoby samotnie gospodarujące w gospodarstwie domowym, myślę tutaj także o emerytach i rencistach, które zgłaszały się do nas i cały czas tą kwestię monitorowały. My również mieliśmy informację, że Państwo byli u prezydentów. Problem jest w tym, że prezydenci do tej pory nie widzieli żadnego problemu, tak? Nie widzieli żadnego problemu, żeby tą sprawę zdecydowanie ruszyć, natomiast drgnęło w tej sprawie coś w poniedziałek i zaraz Państwu jeszcze o tym powiem. Proszę Państwa, no bardzo istotna kwestia, przynajmniej moim zdaniem, dlaczego teraz nagle te zmiany, te różnego rodzaju propozycje, bardzo często propozycje, które no były naszymi postulatami, no zbiegły się w czasie, no zbliżają się wybory samorządowe, więc proszę Państwa, nie ma się co dziwić nagle, że prezydent się obudził, że się zreflektował, że zrozumiał swój popełniony błąd i teraz próbuje to naprawić. Szczerze mówiąc, dobrze, że próbuje to naprawić. I oczywiście my w pewne rzeczy tutaj będziemy się angażować i pewne rzeczy wspierać, natomiast z ostrożnością będziemy podchodzili do pewnych zapisów. A co do, proszę Państwa, pewnych propozycji, no trzeba tutaj powiedzieć o dwóch kwestiach, które się pojawiają. Przede wszystkim pojawia się podział stawek ze względu na zabudowę, a więc ze względu na zabudowę jednorodzinną i wielolokalową. I taki zapis ma być w przyszłym projekcie uchwały. Zresztą, proszę Państwa, to jest też propozycja, która była w naszej uchwale, ale wtedy oczywiście nie uwzględniono jej, mówiono, że jest to no, trudne do zrealizowania. W każdym bądź razie ja tylko przypominam, że taka propozycja z naszej strony padała w naszej uchwale kwietniowej. I druga kwestia, proszę Państwa, która się pojawia, to jest zmiana ze względu na ilość osób w gospodarstwie domowym.
I tutaj pojawia się ten najważniejszy zapis, to znaczy zapis mówiący o tym, że już pojawia się stawka dla osób samotnie funkcjonujących w gospodarstwie domowym, a więc od jednej osoby. Potem mamy, jeżeli chodzi o te kolejne stawki, to są 2 i 3 osoby i 4 i więcej. Jeżeli chodzi o segregację, to mamy tutaj, myślę, że to Państwo w jakimś tam sensie powinno satysfakcjonować, to będzie kwota 14 zł teraz. A więc ona uległa zmianie, natomiast nie zmieniła się od jednej osoby, natomiast nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o 2-3 osoby, pozostaje bez zmian 28 zł, 4 i więcej 38 zł. A więc z jednej strony troszeczkę poszli Państwu na rękę, tak, zmieniając tą stawkę, ale z drugiej strony teraz uderzono w osoby wielodzietne, bo te stawki już będą większe. Natomiast, proszę Państwa, no, przypominamy no, kilka rzeczy. Na przykład pojawia się kwestia, proszę Państwa, no, trzeba mieć też świadomość, że w ciągu kilkunastu miesięcy Państwo będą musieli po raz trzeci składać deklarację. Kiedy my, proszę Państwa, mówiliśmy o naszym projekcie uchwały, to zarzucano nam, że po raz kolejny trzeba będzie złożyć deklarację, więc to użyto jako pewien argument. Teraz, kiedy po raz trzeci trzeba to zrobić, już nie jest to żadnym argumentem, nie jest to istotne, nie ma problemów ze składaniem deklaracji. Więc proszę Państwa, no, sprawa jest od poniedziałku, my będziemy się jej przyglądać, będziemy te propozycje analizować, bo tak jak powiedziałem, jest 6 stawek od tego momentu, w zależności czy jest to zabudowa jednorodzinna czy wielolokalowa, więc będziemy się temu przyglądać, zobaczymy jak będzie wyglądał projekt uchwały i na pewno będziemy zgłaszać się do Państwa, no, przyglądać się temu, czy Państwo akceptują tego typu projekt uchwały i na pewno będziemy proponowali też jakieś nasze własne rozwiązania, ponieważ tak jak powiedziałem, no nie do końca się z tym zgadzamy. Ujawniono te fakty dopiero w poniedziałek. Natomiast dzisiaj proponuję, żebyśmy mogli jakąś dyskusję w tej kwestii rozpocząć, żeby radnych do tego przygotować i żebyśmy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w Państwa imieniu. Panie Andrzeju, bardzo proszę. Znaczy ja powiem szczerze, że tak. Uważam, że ta propozycja, którą się teraz przedstawia, ona podobnie jak poprzednie, no jest wzięta z kapelusza. Ja co prawda nie dysponuję takim aparatem, jakim dysponuje Urząd Miejski, ale dysponując, udało mi się wyciągnąć od 2 oferentów, którzy stawali do przetargów, ich kalkulacje. Przypominam Państwu, że to, co miasto wzięło jako do kalkulacji, okazało się o 30-40% wyższe od tego, co ostatecznie wyłonił przetarg. Także to, że nie było, miasto kalkulowało, że to muszą być stawki 50 zł i 36, ostatecznie się okazało, że stawki mogłyby być z powodzeniem o 30-40% niższe, ponieważ oferenci stający do przetargu na wywóz śmieci zaoferowali zdecydowanie mniej niż proponowało miasto. I wtedy już należało się zapytać, że coś w tych miejskich kalkulacjach musi być, stać na głowie, no bo trudno sobie przypuścić, żeby stający do przetargu no, nagle złożyli oferty poniżej kosztów, które wyliczyli. Pod wpływem nacisków wtedy łaskawie obniżone, zgodzono się obniżyć na 28 zł. Natomiast między nami mówiąc, z tych danych, którymi ja nawet dysponowałem, ale którymi miasto też przecież dysponuje, wynika, że w całości ten koszt byłby pokryty i to z zyskiem i z wszystkimi danymi, gdyby te śmieci kosztowały nawet 22 zł. No, taka była nasza tak pozycja. Było, tak de facto to wynika z kalkulacji przedstawionych i złożonych przez tych, którzy stawali do przetargu, przy czym obaj dostali, to byli akurat jedni z tych, którzy wygrali tam te sektory czy rejony. W związku z tym, to co obecnie się proponuje, to też jest wzięte z Księżyca. Niech miasto, niech inicjator tej uchwały przedstawi solidne kalkulacje, na których te ceny opa. Natomiast zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja jest jakoś no, wymagająca szybkiej reakcji, ponieważ póki co, to Państwo musicie płacić po 28 zł
od no, tak naprawdę od osoby w wielu przypadkach, jeżeli to jest osoba jedna. Dlatego ja proponuję przyjąć takie założenie jako podstawę opracowywania tego projektu, że bierzemy tak gospodarstwo domowe jako jednostkę i jej przypisujemy te 28 zł. Dopóki nie udowodnią, że na przykład to mogłoby być być może 22, ale jest 28, niech będzie. 28 i czteroosobowa rodzina, 28 zł. I od tego wyliczamy, że czteroosobowa płaci 21, dwuosobowa 14, a jednoosobowa 7. I wtedy to będzie miało ręce i nogi. A ktoś powie, no ale 5, 6 i tak dalej. To potraktujmy. Jeżeli 28 zł jakby, uważam, z nadwyżką pokrywa koszt wywozu tych śmieci, a jak wiadomo, i to nawet chyba z ustawy wynika, że to nie może być działalność, która, na której gmina musi się zarabia, więc myślę, że gmina musi się wyliczyć z tych kosztów. W związku z tym, jeżeli przyjmiemy, że te 28 zł pokrywa wszystkie koszty, no to w takim razie uznajmy, że jeżeli nawet wywóz śmieci od osoby 5, 6, 8 czy 10-osobowe od rodziny kosztuje więcej, no to to potraktujmy jako działalność czy pomoc gminy dla osób wielodzietnych. No tak to potraktujmy. Natomiast chodzi o to, żeby rzeczywiście z jednej strony koszt wywozu śmieci został pokryty, no bo to oczywiście musi być, i z drugiej strony, no żeby to było jakoś sprawiedliwe. I to powinno być moim zdaniem podstawą do przygotowanego projektu. Natomiast druga rzecz, dodatkowe rzeczy, które powinny być uwzględnione, to jest to, jak rozwiązać problem osób zameldowanych, a nie mieszkających, głównie przebywających za granicą. W Grudziądzu jest to problem masowy, ponieważ tutaj setki i tysiące ludzi przebywają za granicą. W każdym domu są dzieci, które na stałe pracują za granicami, tak, w takiej sytuacji żyjemy. W związku z tym no, projektodawca tej uchwały musi przygotować, nie wiem, czy to się miałoby odbywać na podstawie oświadczenia, zresztą trzeba by to zadeklarować w deklaracji, niech nawet przewidzi sankcje dla składania fałszywych oświadczeń w tych deklaracjach, ale żeby było możliwe, że deklaruję, tak, jest zameldowane 5 osób w moim mieszkaniu, ale mieszkają 3, ponieważ dwójka dzieci na stałe przebywa za granicą. Więc ten problem rozwiązać. I kolejny problem, o którym w zasadzie pan wspomniał, bo ja tu nie nalatuję, broń Boże, na administratorów, ja tylko mówię, że człowiek powinien móc decydować, czy chce segregować, czy nie. I ta decyzja powinna należeć do tego, który płaci. Natomiast jak rozwiązać problem ten, o którym pan mówi, to szczerze mówiąc mi brakuje specjalnej wyobraźni, ale no różne są, różnie rozwiązują, żeby tam nie wejść teraz w różne dywagacje. Są, ja wiem, ale wiem, że są takie miasta, gdzie na przykład, czy takie wspólnoty, gdzie rozwiązano w ten sposób, że te pojemniki są no ogrodzone i zamknięte, i wyrzucanie śmieci odbywa się o określonej godzinie w ciągu dnia, że przychodzi tam administrator, czy ktoś wyznaczony, otwiera, ludzie wiedzą, że o 18 czy tam rano i wieczorem wyrzucają, no dobra, to chwila, moment. Nie przejdzie u nas. No nie wiem, być może ja nie daję tego jako, ale wiem, że tak próbowano te problemy rozwiązać, no bo ja innej możliwości nie widzę. Natomiast no poza tym jakaś akcja uświadamiająca i tak dalej. No i proszę Państwa, no po drugie, no myślę, że nawet jeżeli, że takie sytuacje zdarzają się zawsze, że jest ktoś, kto do pojemnika tego z segregowanymi tymi wrzuci coś, co do tego nie należy. Ale nie wiem, ja szczerze mówiąc na to nie znam, nie wiem, jaki jest pomysł, i może niech miasto się na ten temat wypowie, albo osoby, które mają w tym względzie więcej doświadczenia. Natomiast ja uważam, że miasto powinno każdemu stworzyć możliwość
do segregowania śmieci, jeżeli tego wymaga i żąda, czyli dostarczyć pojemniki i tak dalej, żeby to nie mogło być narzucone, więc każdy powinien mieć możliwość wybrać segregowany sposób odbioru i przyjąć założenie. Gospodarstwo domowe 28 zł, czteroosobowa rodzina 28 zł. Co poniżej 4 osób w rodzinie, to oczywiście odpowiednio proporcjonalnie mniej. I myślę, że tak zresztą to nie jest pomysł taki zupełnie niespotykany. W wielu miastach przyjęto takie właśnie założenie i być może, bo ja nie znam wszystkich, być może tam też znaleziono rozwiązanie dla tych osób, które nie mieszkają, dla tych tam przypadków, kiedy ktoś, wszyscy chcą segregować, a ktoś się do tego nie stosuje. Nie wiem, jakie to są tam stosowane rozwiązania, ale na pewno musi to być na czymś oparte. Natomiast tu z tego, co widzę, no to jest tak jak dotąd, nie wiedzieliśmy skąd się te stawki wzięły, tak i dalej nie będziemy wiedzieć. I po drugie nie można było, bo teraz tak, teraz chodzi o to, no dobrze, to obniżymy pewnej grupie osób, tych, którzy dotąd płacili dużo, ale dołożymy tym, którzy dotąd od gospodarstwa domowego płacili 28 zł i znowu będzie awantura i znowu będą protesty i tak dalej. A tu nikt na przykład nie zadaje tego pytania, że jeżeli miasto przyznało, że za wysoko skalkulowało stawkę, że od lipca brało 36 zł, chociaż w pełni i całkowicie pokrywa to stawka 28, a ustawa zakazuje brania, zarabiania na tym, no to gdzie trafiały te pieniądze przez pół roku, które otrzymano od, za te śmieci, za które brano za dużo, prawda? Tak, a my jesteśmy stratni i powinno nam się zwrócić. Szanowni Państwo, mało tego, ten projekt uchwały ma być przedstawiony radnym już w styczniu, co oznacza, że będzie procedowany w styczniu, ale ma wejść w życie dopiero od 1 kwietnia. A więc znowu przez następne 4 miesiące będzie pobierana kwota przynajmniej od Państwa 28 zł. Nie, no to myślę, to właśnie też trzeba zmienić i trzeba tak zrobić, żeby to po prostu... Mieszkam w bloku, co segregujemy śmieci. Jest sklep, apteka po drugiej stronie ulicy. I spytałam się tą panią, która nosi codziennie, tam kilka razy dziennie te kartony do pojemnika ze śmieciem. Ja mówię, skąd pani jest? Mówi, ja pracuję w aptece. I mamy podpisaną umowę. To znaczy, że sklepy mają podpisaną umowę, no bo to nasze pojemniki, tam nasz 5 bloków tego, nie? No to nie wiem, jak to jest z tą umową sklepów ze śmieciami, co kartony, papiery. Bo pan więcej mówi tylko o segregowanych, a jak jest stawki dla niesegregowanych? Jak no się to proponuje do tej pory? To chodzi o gospodarstwa domowe, tą wielolokalową. To 26, kiedy się śmieci nie segreguje, 2-3 osoby 50, 4 więcej 64. A przy domkach jak na przykład, tak? Którzy jeszcze? Jak tam? 26 od jednej osoby, 2, 3, 50, 4 i więcej 64. To się więcej. Tak, dokładnie. To 64 jest jeszcze. Natomiast w domkach od jednej osoby, kiedy się nie segreguje 46, 2, 3 osoby 64, 4 osoby i więcej 74. Bo tak panowie, ja tyle co wiem, bo to obserwuję, to te śmieci segregowane biorę do samochodu. Nie, proszę pana, jest troszeczkę inaczej. Ten samochód ma wewnątrz 4 pojemniki oddzielnie, tego pan nie widzi, ale one faktycznie, te nowe typy samochodów mają komory specjalne, więc proszę się nie obawiać. Czy ktoś te śmieci segreguje, to nie segreguje, czy ktoś to segreguje, czy tylko taka kara się płaci za to, że coś nie segreguje? Jest to kontrolowane. Proszę państwa, chcę podziękować kolegom radnym z Prawa i Sprawiedliwości i z Ruchu dla Grudziądza za organizowanie tych konferencji, na których poruszamy od wielu miesięcy, i to jest działalność obywatelska, sprawy, które dotyczą mieszkańców Grudziądza, również sprawy, z którymi Państwo przychodzicie do mojego biura, zgłaszając różnego rodzaju problemy. Bardzo dziękuję, bo niektóre rzeczy powinny znaleźć rozwiązanie na poziomie prezydenta Grudziądza czy władz
Grudziądza. Sprawa tej tak zwanej ustawy śmieciowej, już my kilkakrotnie na ten temat rozmawialiśmy, to jest przykład bubla prawnego, czegoś kompletnie idiotycznego, które zostało przyjęte przez polski Sejm i powoduje tylko i wyłącznie rozliczne kłopoty mieszkańców, a jednocześnie powoduje przerzucenie bardzo wysokich kosztów na ludzi, często których nie stać na płacenie tak wysokich stawek, jak choćby te, które tutaj są w Grudziądzu. Ja przypomnę, że ta ustawa została przyjęta przez Sejm w 2011 roku, przez poprzednią jeszcze, w czasie poprzedniej kadencji Sejmu. I jedyną partią, która nie poparła tej ustawy, ponieważ przedstawialiśmy ogromną ilość zastrzeżeń i wad, było Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy pozostali przyjęli tę ustawę, tłumacząc, że ona jest poprawna i nie będzie żadnych problemów z jej wprowadzaniem. My zwróciliśmy uwagę, że wiele gmin, szczególnie tych mniejszych, jest absolutnie nieprzygotowanych do wprowadzenia ustawy śmieciowej, że oddaje się dużą władzę przede wszystkim w miastach, władzom, nie mając do końca w jaki sposób będą kalkulowane stawki. Czy czasami nie będzie sytuacji takiej, jaką tu mamy w Grudziądzu, że przymiarka i wyskalkulowane stawki są dużo większe niż to, co w przetargach godzili się ci, którzy zagospodarowują śmieci. Nie, wtedy naszego głosu nie słuchano. Okazało się po nieco ponad roku, że ustawę trzeba było nowelizować i w styczniu 2013 roku, czyli rok temu, była poprawiona. My głosowaliśmy za poprawieniem tej ustawy, ponieważ ona chociaż w części pozwala na przykład gminom zróżnicować stawki. Wcześniej nie było takiej możliwości. To była gilotyna, która miała ciąć wszystkich równo, bez zróżnicowania w zależności od ilości osób mieszkających w gospodarstwie domowym, faktycznej ilości śmieci itd., itd. Nasze obawy potwierdził Trybunał Konstytucyjny, bo zgłosiliśmy sprawę do Trybunału, który nakazał w wielu punktach poprawienie tej ustawy. Sejm będzie się musiał tym zająć, ponieważ sędziowie Trybunału Konstytucyjnego określili, że ustawa jest wadliwa. I teraz, po co jest potrzebne również precyzyjne poinformowanie przez społeczeństwo, na czym powinna szczegółowo ta ustawa polegać? Chcę zwrócić Państwu uwagę, że opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie bardzo mocno mówiła o błędach tej ustawy. Nie znalazło to żadnego uznania, ale ja zadaję pytanie, a gdzie byli w takim razie przedstawiciele koalicji, która w Polsce rządzi? Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Teraz bardzo często przedstawiciele władz samorządowych wylewają krokodyle łzy, mówiąc, że źle skonstruowana ustawa, a ja się pytam i zadaję to pytanie bardzo precyzyjnie i konkretnie. Gdzie był pan prezydent Grudziądza, prominentny, ważny polityk Platformy Obywatelskiej? W województwie kujawsko-pomorskim rządzi Platforma Obywatelska z panem marszałkiem Całbeckim na czele. Z miasta Grudziądza, jeżeli tylko by patrzeć na ten nasz lokalny rynek, jest dwóch posłów Platformy Obywatelskiej. Pan Szymański i pan Dzięcioł. Ja do końca nie wiem, czy pan Dzięcioł jeszcze się z Platformą utożsamia, czy nie, bo wysyła sygnały jakieś takie pokazujące, że już chyba ma dość Platformy Obywatelskiej, ale to władze miasta Grudziądza, pan prezydent, przez swoich przedstawicieli, przez swoich posłów, mógł również zwracać uwagę na to, jak tę ustawę należy poprawić. Nie zgłaszali żadnych uwag w Sejmie. Przepraszam, łapa w górę i tak ma być. A teraz dopiero się okazuje, jak skomplikowana jest ta ustawa. Jednocześnie przypomnę Państwu, że samorządowcy często myśleli naiwnie, że na zagospodarowaniu śmieci będzie można zarobić. To było przekonanie, że ja pytałem różnych przedstawicieli wójtów, burmistrzów, prezydentów, czemu wy nie krzyczycie przy tej ustawie? No i to się jeszcze zarobi. Na śmieciach się zarabia. Nie, ustawa mówi o tym, że trzeba zorganizować zbiórkę i zagospodarowanie śmieci. I ja uważam, że my wszyscy powinniśmy jednak
poważnie do tego podchodzić, bo sytuacja, kiedy śmieci walają się w rowach przydrożnych, kiedy są wywożone całe ciężarówki do lasów, nie może mieć w Polsce miejsca. Za tego typu działania powinny być bardzo surowe kary, ale trzeba stworzyć taki system, który uwzględnia zamożność ludzi, ile ich stać na te śmieci, określa również sposoby naliczania. Przede wszystkim zmienia się sytuacja bardzo mocno, ogromna ilość ludzi zameldowanych, choćby w Grudziądzu, pracuje za granicą, uczy się, studiuje w innych miastach. To wszystko jest do wyliczenia. To wszystko jest przy uczciwym założeniu, jest do przeprowadzenia, do wyliczenia. Dlatego tę ustawę w Sejmie trzeba poprawiać i bardzo liczę na to, że głos Rady Miejskiej Grudziądza, władz Grudziądza będzie tym głosem, który również posłom z tego terenu pokaże, w jaki sposób sprawy rozwiązywać. A to, że jako Prawo i Sprawiedliwość i Ruch dla Grudziądza koledzy się tym zajmują od kilku miesięcy, to pokazuje, że, powiem takie przysłowie, cierpliwy kamienie ugotuje, że zaczyna władza myśleć, jak to zmienić, ponieważ to radni zaczynają zwracać na to uwagę i radni zaczynają panu prezydentowi pokazywać głupotę tej ustawy. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami te problemy rozwiążemy. Panie pośle, ja tylko na moim przykładzie podam. Myśmy płacili do tej pory do ZUM-u, płaciliśmy za dwa pojemniki, 150% i jak mówię, pani, która ma 770 zł, bo taki jest więcej, jest jak to w takim dużym lokalu, płaci 50 zł za osobę. No bo mówię, nie można segregowanych wziąć, bo jest kilku takich, co złośliwie wyrzucają. No ja nie wiem, jak ten problem rozwiązać. Złośliwie wyrzucają, bo nie płaci za nic. Za śmieci nie płaci, za mieszkanie nie płaci, za nic nie płaci, bo miasto ma mu lokal socjalny dać. Ma przez sąd przyznany lokal socjalny. Ma pan rację. Jest problem ważny. Dlaczego, kurde, miasto tam palce pchało, gdzie niepotrzebnie? Myśmy się dogadywali całkiem dobrze z zakładami usług miejskich po wywozie i było to taniej, było dobrze. I każdy sobie ustalał, ile pojemników, przegregował, przenosił i ja nie wiem, i ja tym, że ja wiem, panie radny, to ma to jeszcze jedno zdanie. W tych samych samochodach są wywożone i niech pan to sprawdzi. Te śmieci są segregowane i nie segregowane, bez kierowania. Proszę pana, ja tutaj akurat tej ustawy, chociaż z nią się w wielu zapisach nie zgadzam, tej ustawy w tym znaczeniu, w tym zakresie będę bronił. W Polsce wielu ludzi zagospodarowywało śmieci, opłacało kosze, miało podpisane z MPO, czy różnie tam się w różnych miastach nazywało, z zakładami oczyszczania, miało podpisane umowę. Ale było również, były miliony osób w Polsce, które za swoje śmieci nie płaciły. W związku z tym ta ustawa, która rozciąga jakby obowiązek na wszystkich obywateli w Polsce, również na tych, którzy do tej pory nie mieli zorganizowanego systemu zagospodarowania. Ja jestem rolnikiem, ja mieszkam na terenie gminy wiejskiej. Bardzo wiele gmin wiejskich nie miało żadnego systemu, zorganizowanego systemu zagospodarowania śmieci. Ten problem musiał być w Polsce rozwiązany. I w tym znaczeniu ta ustawa była potrzebna, która określa odpowiedzialność wszystkich ludzi za swoje śmieci. Ale nie może być sytuacji takiej, że ten, który śmieci praktycznie nie produkuje, a jest bardzo wielu ludzi, którzy właściwie żadnych śmieci, czy jakieś śladowe ilości tylko wytwarzają, ma być obciążony ogromną, wielką, przekraczającą jego możliwości finansowe opłatą. A jednocześnie sytuacja, z którą się zapewne wielu spotkało, że ten, który faktycznie wytwarza wielkie ilości śmieci, płaci grosze, a resztę podrzuca jak kukułcze jajo do tych pojemników, o których państwo przed chwilą tutaj mówili. To musi być uregulowane, ale tak jak każde prawo, tworzą ludzie. I można to wszystko wyregulować, wyprostować tak, żeby nie było tych świętych krów niepłacących za śmieci, ale jednocześnie by nie obciążać ludzi więcej, niż oni faktycznie produkują, a jednocześnie na ile ich stać. Szanowni państwo, żeby to krótko podsumować. Ja dziękuję Państwu, bo to dzięki Waszym głosom, dzięki temu, że przychodziliście do nas, dzięki temu, że mówiliście, że jest to niesprawiedliwe, my też o tym wiedzieliśmy. My ciągle tej kwestii pilnowaliśmy, mając nadzieję, że wreszcie prezydent się obudzi i tutaj dokona zmiany. My, proszę Państwa, na dzisiaj czekamy na projekt uchwały, na trzeci projekt uchwały, proszę Państwa, tak naprawdę, zmieniający stawki. Oczywiście zabieramy się do pracy, by w dalszym ciągu konsultować to z Państwem. Przeanalizujemy go jeszcze raz, zobaczymy, czy te stawki, jak one powinny być uwzględnione. I przygotujemy się do komisji i do sesji w sprawie zmiany stawek.
Więc ta kwestia nie zostaje na dzisiaj zamknięta. Raczej rozpoczyna ponownie w tej kwestii dyskusję. Ja bym jeszcze... Tak w tym wątku to jedno pytanie. Państwo mają gotowy projekt uchwały, który już był na... Tak, on był... Uważacie, żeby go ponownie... Panie redaktorze, zastanawialiśmy się, dlatego że tak jak dzisiaj wspomniałem, kilka rzeczy jest po prostu żywcem wziętych od nas. To my proponowaliśmy zróżnicowanie, to my między innymi mówiliśmy o pewnych ulgach, to my wtedy między innymi mówiliśmy o mniejszej stawce, wtedy zaproponowaliśmy 22, więc tak naprawdę już wtedy można było z tego skorzystać, ale trzeba było rozpocząć dyskusję, trzeba było mieć dobrą wolę i nie obawiać się o to, że propozycja, że opozycja wyszła z pewną propozycją. Dzisiaj oczywiście przeanalizujemy ten projekt, będziemy go analizować i zobaczymy, jak, co jeszcze można w nim zmienić, żeby poprawić sytuację, jeżeli chodzi o stawki. A jeśli ten projekt się nie zmieni? Ten, no panie redaktorze, no na pewno lepiej jest głosować za obniżeniem, chociaż znowu będzie dylemat, tak? Bo obniżeniem dla kogo? Właśnie o tym mówię, że to jest niebezpieczne. Tutaj znowu wprowadzono niedobry zwyczaj. Państwu się obniża, więc osobom samotnie mieszkającym w gospodarstwie domowym do 14 zł, ale osobom, które są 4 i więcej, się podwyższa, proszę Państwa. Jest to niesprawiedliwe. Przerzuca się te koszty z Was na osoby, tak, samorządy również. No to nie wychodzi, to nie idzie w kierunku polityki prorodzinnej. Ale proszę Państwa, wydaje mi się, że ta propozycja, którą teraz się proponuje, ona jest absolutnie nie do przyjęcia. Ponieważ nawet ten projekt, o którym tu Sławek mówi, który złożył nasz klub, on dzisiaj, my składając go, bardzo mocno go zmodyfikujemy, ponieważ zdecydowanie więcej wiemy dzisiaj o tym, niż wtedy, kiedy go składaliśmy. Bo wiadomo, no, jak to z opozycją bywa, dostęp do informacji jest często dużo trudniejszy niż z tym. Bo ja Państwu powiem rzecz szokującą. Jeżeli my mówimy, ja proponuję w tej mojej propozycji, żeby przyjąć te 7 zł jako taką stawkę podstawową od śmieci od osoby, tak, prawda? To i tak uważam, że ta stawka jest bardzo wysoka, ponieważ ja Państwu powiem, co wynika, nawet jeżeli popełniłem błąd, bo ja oczywiście dysponuję tylko danymi kalkulacyjnymi tych stających do przetargu, ale tam koszt wywozu takiego skalkulowanego śmiecia od osoby w poszczególnych sektorach waha się od 1,80 zł do 2,60 zł. Więc 7 zł to i tak jest bardzo wysoka stawka. I nawet jeżeli tam oczywiście jest to obarczone dużym błędem, bo ja nie mam dokładnych danych dotyczących, precyzyjnych danych dotyczących ilości ludzi mieszkających, prawda, i tak dalej. Jeżeli założymy, że jakaś część nie płaci, no ale ludzie, no nie możemy założyć, że będzie płaciło 25% czy 30%, no bo wtedy to wszystko traci jakikolwiek sens, więc ja mówię, przyjęcie tej stawki podstawowej, czteroosobowa rodzina, 28 zł, to jest naprawdę wystarczające aż nadto na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wywozem śmieci. I można by przyjąć, że po jakimś czasie obowiązywania tej ustawy, kiedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile wywieźliśmy, bo tak naprawdę to się przecież też jakoś liczy, wtedy będzie można ewentualnie przymierzyć się do skalkulowania tej stawki na nowo. Natomiast ja zakładam, że przyjęcie się jako rozwiązania 7 zł od osoby, tak z grubsza licząc, tak jak proponowałem tutaj w tym rozwiązaniu, to jest naprawdę coś, co w całości pokryje koszty wywozu śmieci, a co jednocześnie będzie w granicach no przynajmniej tych obciążeń, które Państwo prosili dotąd, bo Pan mówi tam 6 z kawałkiem, było, prawda? I ja Pana zapewniam, że PUB wywożąc śmieci za taką stawkę, to miał pokryte wszystkie koszty wywozu i jeszcze tyle zysku. Proszę Państwa, ja nie chciałbym, żebyśmy zamknęli się tylko w tym temacie. Bardzo przepraszam Państwa. To żeby tam już segregowali te śmieci, też ugniatali, nie? Bo specjalny człowiek był do tego, bo to przy budynku wielorodzinnym to jest tak, że ludzi
I to trzeba pilnować. To te 7 godzin nie jest dużo. Te 7 godzin mogłoby zostać do osoby. To nie jest żaden... Oczywiście, proszę Państwa, temat odżył na nowo. Po propozycjach złożonych przez miasto my przedstawimy również nasze propozycje, czy będziemy szukali takich argumentów, które przekonają władzę do jeszcze pewnych zmian. Proszę Państwa, punkt drugi naszej konferencji to jest kwestia sprzedaży nieruchomości miejskich. Krzysztof Andrzej, bardzo proszę. Państwa, nie wiem, czy to Państwa interesuje, że ja tam powiem krótko, że od jakiegoś czasu w różnych sytuacjach zwracamy uwagę na fatalny proceder, z jakim mamy do czynienia w naszym mieście, który polega na bezsensownej i rabunkowej wyprzedaży majątku komunalnego. Ja myślę, że to się wpisuje w pewne procesy, które obserwujemy w całej Polsce, gdzie właściwie no, sprywatyzowano nam stocznie i już ich nie mamy, gdzie sprywatyzowano różne inne dziedziny życia i ta prywatyzacja najczęściej polegała na ordynarnym rabunku i zniknięciu takiej czy innej branży z powierzchni. I z czymś podobnym mamy w Grudziądzu i chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt, mianowicie na prowadzoną od jakiegoś czasu no, zupełnie rabunkową politykę w zakresie obrotu nieruchomościami, głównie uprawianą przez całkowicie kontrolowane przez miasto spółki, które tym majątkiem zarządzają, ponieważ Grudziądz jest takim specyficznym miastem, właściwie chyba jedynym w Polsce, gdzie ileś lat temu dokonano takiej operacji, mianowicie większość, gro majątku komunalnego w postaci budynków i tak dalej, wniesiono do spółki prawa handlowego. Najczęściej miasta mają inne rozwiązanie, to znaczy oni są właścicielami, natomiast spółki tylko zarządzają tym i tak dalej. U nas się to dokonało inaczej, ja teraz nie chcę tego oceniać. To miało też swoje zalety i ma nadal zalety. Natomiast ostatnio dochodzi do masowej wyprzedaży tej własności komunalnej i to po cenach uważam wołających o pomstę do nieba. No są przykłady nieruchomości, które były na przykład przedstawione do sprzedaży ileś lat temu, gdzie wyceny dokonane przez rzeczoznawców sięgały 600-650 tysięcy, które teraz po iluś latach są sprzedawane za 220 tysięcy. I powodów jest kilka. No przede wszystkim horrendalna dekoniunktura na rynku nieruchomości. Takiej zapaści, no można by powiedzieć, nie mieliśmy prawdopodobnie od 30 lat. Z jaką mamy do czynienia dzisiaj i dziś wyprzedawanie tych nieruchomości masowe jest, uważam, działaniem nieodpowiedzialnym, a w Grudziądzu taki właśnie charakter przybiera. I to zarówno dotyczy budynków wielorodzinnych, no mamy tutaj protesty prowadzone przez mieszkańców ulicy Żaromskiego, prawda, Liberta i tak dalej. Być może no, na szczęście uda nam się ten proceder zablokować, ale to dotyczy również wyprzedaży kamienic wielorodzinnych w centrum miasta i tak dalej. Niektóre, mamy takie wrażenie, oczywiście nie ma na to dowodów, bo to by trzeba głębiej podrążyć, a przynajmniej nie chodzą takie słuchy. Niektóre z tych obiektów są sprzedawane wręcz ze wskazaniem, a inne pod przymusem. Pod przymusem, to znaczy, gdzie kogoś się zmusza, albo pani kupuje ten budynek, bo się ma tam lokal, prawda, albo wywalamy panią i wystawiamy budynek do sprzedaży. I teraz niech mi ktoś, ja tutaj już przez radnych no kilkakrotnie próbowałem dopytać się o powody, dla których się to robi, tym bardziej, że robią to spółki, których istotą jest administrowanie, zarządzanie właśnie zasobem komunalnym. Na przykład jedną z takich spółek jest spółka TBS, której racja istnienia polega na tym, że ona buduje domy w określonym systemie, dzięki określonym ustawom dostaje na ten cel atrakcyjniejsze kredyty niż
niż inne podmioty i następnie tymi nieruchomościami zarządza. I kilka lat temu miasto dokapitalizowało TBS ze względu na to, że zmieniała się ustawa o TBS-ach, która te atrakcyjne formy kredytowania wprowadzała dla TBS-ów dużych. Chcąc tam wyeliminować pewne nieprawidłowości, wprowadzono, że tylko duże TBS-y o określonym tam kapitale będą mogły z tego korzystać. No i wtedy wnieśliśmy do TBS-u część majątku komunalnego z MPGN-u, po to, żeby te kapitały podnieść, żeby z tych kredytów można było skorzystać. Dzisiaj TBS masowo próbuje się tych nieruchomości pozbyć. Na szczęście sąd akurat ten proceder zakwestionował i miejmy nadzieję, że uda się to nam jeszcze odwrócić. Ale co najdziwniejsze, że nie widać powodów, dla których te obiekty warto sprzedawać. Ceny, jakie osiąga się w tych transakcjach, gdzie niekiedy nawet w drodze bezprzetargowej to się odbywa, nie wiem na jakiej drodze. No, niektórzy twierdzą, to oczywiście jest idiotycznym twierdzeniem, że nie ma tu zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych. To, że robi to spółka prawa handlowego, nie ma tu nic do rzeczy, ponieważ w tej spółce 100% kapitału to jest majątek komunalny. I teraz, proszę Państwa, dlaczego się to robi? No przecież, jak niektórzy twierdzili, po to, żeby budować nowe domy. No to jest bzdura. Ponieważ dysponując ten majątek ma dużo większą wartość jako zabezpieczenie pod ewentualny kredyt, niż wtedy, kiedy go spieniężymy za 1/3 jego wartości. I taka procedura od dłuższego czasu jest robiona i w momencie, kiedy udało się na skutek protestu mieszkańców, na skutek zaangażowania prawników, na skutek tutaj działalności radnych pana Krzysztofa, prawda, i innych z Ruchu dla Grudziądza i PiS-u, udało się ten proceder zatrzymać, no to znaleźliśmy sposób, żeby szybko, jeżeli nie można sprzedawać majątku TBS-u, to będziemy sprzedawali majątek MPGR-u, co też jest no, bez sensu. Tak jak powiedziałem, obiekty kilka lat temu wycenione na 600 tysięcy są dzisiaj sprzedawane po 200 tysięcy złotych i to jeszcze, jak prezes MPGR-u mówi, z pocałowaniem ręki, bo się raptem zgłosił jeden ofert. I no, myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę. I jeszcze jedna rzecz, o której teraz słyszę, mianowicie no, od jakiegoś czasu oglądacie Państwo ten bulwersujący obraz na terenie dawnego starego szpitala i dawnego browaru. Teraz słyszymy, że lada moment ten teren ma być, on tak kilka lat leży, tam można nakręcić film o mieście po bombie atomowej. My też to mamy na zakładach mięsnych, mamy kolejny przykład. I teraz, proszę Państwa, mówi się, że miasto chce tam wydzielić fragment tego terenu, którym dysponuje i sprzedać, wystawiło tam za cenę 650 tysięcy. Proszę Państwa, cena nie ma tutaj żadnego znaczenia. Tu karygodne jest coś innego, jest to samo centrum miasta. Jest to teren, który powinien zostać wykorzystany dla rewitalizacji całego grudziądzkiego śródmieścia, bo to miasto w centrum Grudziądza umiera. Wystarczy przejść się ulicami Wibickiego, Legionów, Torujską. Panie prezydencie, nic się nie dzieje. To jest miasto wymierające. I teraz nagle miasto, które dysponuje bardzo atrakcyjnym terenem w centrum miasta, chce go rozparcelować i sprzedać, stracić nad nim całkowitą kontrolę. Kilka lat temu, kiedy jeszcze szpital funkcjonował, ale już się przygotowywaliśmy do tego, że lada moment ten teren zostanie zwolniony, mówiliśmy o tym, że miasto musi narzucić sposób zagospodarowania tego terenu. Jak narzucić? No albo dysponując samemu atrakcyjnym pomysłem, taki pomysł istniał. Był pomysł stworzenia kampusu uniwersyteckiego na tym terenie,
było bardzo życzliwe podejście Senatu, UMK, rektorów, prawda, i tak dalej. No ten pomysł zarzucono, mimo że przypomnę, że powstała na Politechnice Gdańskiej praca, zresztą bardzo wysoko oceniona, o tym, jak właśnie samorząd umiejętnie zrewitalizował i zagospodarował na potrzeby nauki teren poszpitalny, na przykładzie Grudziądza. Oczywiście jest to praca, która powstała na podstawie projektów, które były, a nie na podstawie rzeczywistej realizacji, bo do niej nie doszło. No dobrze, ten temat został zarzucony. Ale proszę Państwa, to nadal nie zmienia faktu, że teren poszpitalny był dla tego miasta ogromną szansą. Przede wszystkim nie należało go wyburzać. W myśl ustawodawstwa europejskiego tereny poszpitalne są traktowane jako tereny o bardzo wysokim stopniu zdegradowania. To jest tak traktowane jak tereny po stacjonowaniu jednostek wojskowych, po bazach radzieckich w byłym NRD-owie i tak dalej, i tak dalej. I to, o czym wołaliśmy, mówiliśmy i tak dalej, że na to trzeba dostać, przygotować na to sensowny program i wystąpić o pieniądze z Unii Europejskiej. Wyburzając ten teren, no praktycznie jakby z tej szansy zrezygnowano. Ale dobrze, mamy teraz kłębowisko ruin po browarze, został rozrabowany, rozkradziony i wygląda jak wygląda. Mamy gruzowisko po starym szpitalu i co dalej? I teraz miasto, które nadal dysponuje najważniejszą częścią tego terenu, a przede wszystkim dysponuje władztwem planistycznym, to na nim spoczywa obowiązek powiedzenia, co tam ma powstać. Bo nadal miasto może to narzucić. Właściciel, aktualny właściciel browaru niczego tam nie zrobi, co nie byłoby po myśli właściciela najbliższej, potężnej, wielkiej parceli, która do tego terenu przylega, i do takiego właściciela, który jeszcze dysponuje władztwem planistycznym. Miasto jakby zupełnie z tego rezygnuje. I co robi? No oddaje ten teren, ja nie mówię, że za bezcen, bo to dzisiaj nawet trudno ocenić. Być może należy go oddać za złotówkę, ale komuś, kto zrealizuje tam to, co będziemy chcieli, żeby tam powstało. To, co się proponuje obecnie, to jest, uważam, skandal, ponieważ to całkowicie ten teren z władztwa miasta wypuszcza. I zapisanie przy tych zapisach planu, które są tam obecnie, zapisanie, że no, warunkiem, tam, które się stawia, to jest taki tam, ten, że tam rozpoczęcie budowy w ciągu 2 lat, fundamenty w ciągu 3, zakończenie w ciągu 5, ale czego zakończenie? Czego fundament? Domku jednorodzinnego? Nie wiadomo czego, bo tego plan nie określa. I miasto taką decyzję nam chcę tutaj w najbliższym czasie zaproponować. I dlatego myślę, że no tutaj do radnych też apel, żeby w tej chwili to zablokować, a z drugiej strony no wymusić jakiś strategiczny pomysł na zagospodarowanie centrum miasta. To, o czym opowiadałem, proszę Państwa, jest całe mnóstwo przykładów. Odsyłam na przykład do naszego zaprzyjaźnionego partnerskiego miasta Falun, które miało na swoim terenie jednostkę NATO, która tam stacjonowała. No w momencie, kiedy wojsko się wyprowadziło, teren uznany za maksymalnie zdegradowany, tak jak tereny poszpitalne, jak tereny po bazach wojskowych, tam wystarczy pojechać i zobaczyć, co za pieniądze na rewitalizację tego terenu zrobiono, wykonano i tak dalej. Wystarczy przejechać się do NRD, gdzie były bazy, gdzie stacjonowały wojska radzieckie, i zobaczyć, co na tych terenach za pieniądze Unii Europejskiej powstało. I coś takiego, taki jakiś pomysł na zagospodarowanie tego centrum musi powstać, ponieważ w przeciwnym razie no będziemy mieli tutaj w centrum miasta leżące latami gruzowiska, albo co najwyżej kolejne sklepy typu Biedronka, prawda, i tak dalej, ale no chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Zresztą podobny też, pamiętacie Państwo, kilka lat temu protestowaliśmy bardzo mocno przeciwko oddaniu przez miasta tego terenu pod byłej bazie technicznej policji.
Tam mówiono, że nie, że tam zamieniając, oddając ten teren w ciągu 2 lat, no powstaną jakieś rewelacyjne, bardzo miejsko-otwórcze obiekty, centra i tak dalej. Ja tylko zwracam uwagę, że ktoś, kto to bierze, on tego wcale nie bierze, żeby tam cokolwiek pobudować, tylko dlatego, że jest to przyszłościowo, w perspektywie iluś lat, jedyna brama prowadząca do tego, co tam znajduje się dalej, gdzie jeszcze na razie znajdują się póki co obiekty wojskowe. I dzisiaj, myślę, po 7 latach dokładnie mamy potwierdzenie tego, o czym wtedy była mowa. Proszę tam iść, zobaczyć te wspaniałe centrotwórcze obiekty, które na tym terenie powstały. I coś podobnego stanie się również na terenach poszpitalnych i terenach Browaru. I tutaj myślę, no, miejmy nadzieję, że najbliższe wybory przede wszystkim aktywności, wypoczynku, różnego rodzaju usług, które miasto musi swoim mieszkańcom zapewniać, są wyprzedawane. To znaczy, że nie ma żadnego pomysłu, jak to miasto ma się rozwijać w latach następnych, jaka ma być wizja 100-tysięcznego miasta w kolejnych latach, kolejnych dziesięcioleciach. Ale ja powiem bardzo, bardzo przykrą i smutną konstatację. To nie dotyczy tylko Grudziądza. To dotyczy właściwie całej Polski. Żadnego to nie jest żadne pocieszenie. To nie jest pocieszenie, ale Państwo musicie zrozumieć, że to, o czym Pan Wiśniewski powiedział, to nie jest tylko problem Grudziądza, nieudolności Platformy tu w Grudziądzu. Nie ma żadnego pomysłu, czym się Polska ma wyróżniać spośród innych krajów na arenie międzynarodowej, w jaki sposób wykorzystać nasz ogromny, niesamowity potencjał tkwiący i w państwie, i w terenie, i w ludziach. To jest wyprzedawanie resztek, które zostały. Tu było wspomniane o przemyśle stoczniowym. W innych krajach przemysł stoczniowy przetrwał kryzys, ma się znakomicie, znakomicie. Stocznie niemieckie nie mogą opędzić się od zamówień z całego świata. A nasze stocznie zostały zlikwidowane, rosną drzewa w dokach, gdzie produkowano najnowocześniejsze statki na świecie. Stocznia Gdańska była 5. pod względem wielkości stocznią na świecie. To nie była marginalna, regionalna, nie licząca się stocznia. 5. pod względem wielkości stocznia na świecie. Produkowała wszystkie najbardziej nowoczesne, skomplikowane statki, gazowce, chemikaliowce. Wszystko byliśmy w stanie wyprodukować. Stocznia, która od wojny, od 1947 roku po odbudowaniu ze zniszczeń II wojny światowej, wyprodukowała ponad 1000 statków. Nie ma po tej stoczni nic. Nie zostało, nie ma śladu. To dotyczy wielu, wielu zakładów, które były naszą siłą. Teraz zaczyna się wyprzedawać to, co jeszcze zostało. Ziemia rolnicza. Na Warmii i Mazurach zostało sprzedane głównie Niemcom, bo ich to sentyment na te tereny ściąga. Panie pośle, rozbiory bez wojny. Zostało sprzedane ponad 100 tysięcy hektarów. To jest informacja z ubiegłego tygodnia przekazana na Komisji Rolnictwa w Sejmie. W województwie zachodniopomorskim tych hektarów jest jeszcze więcej. Teraz wygląda na to, że wyrok się zbliża dla Lasów Państwowych. Przedsiębiorstwa, którego zazdroszczą nam w całej Europie. Dobrych, poprawnie, precyzyjnie prowadzonych lasów. Oczywiście nie ma żadnej instytucji, której nie można by poprawić. I to zapewne i w lasach można pewne rzeczy w zarządzaniu poprawiać. Ale nie udało się w 2011 roku zniszczyć lasów, sprzedać, zastawić pod następne kredyty międzynarodowe, ponieważ społeczeństwo się zbuntowało. Protesty, manifestacje, ogromna rola również środowisk związanych z Radiem Maryja, protesty. Wtedy władza nie odważyła się dokonać zamachu na lasy. To teraz robi to stopniowo. Lasy zostały zmuszone do oddania wszystkich pieniędzy, jakie wypracowały, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami, nie rabunkową gospodarkę. Rżnąć wszystko, co rośnie. Tylko racjonalną gospodarkę, która również odbudowuje lesistość w Polsce,
troska o lasy powinna być naszym wspólnym zadaniem, to lasy muszą odprowadzić pieniądze, żeby ratować dziurę budżetową ministra finansów, no już nie Rostowskiego, bo ten uciekł na z góry upatrzone pozycje i już nie ponosi odpowiedzialności, to teraz lasy mają być w sensie ekonomicznym rzucone na kolana i wtedy powie się, no ale nie potrafią gospodarować. Trzeba je sprzedać, bo przynoszą, nie przynoszą dochodu albo przynoszą straty, bo im się zabrało wszystkie pieniądze. Taka sama sytuacja w ubiegłym roku miała miejsce z znakomitym, jednym z najlepszych w Europie kombinatem miedziowym, wydobywającym miedź, KGHM. Nakazano Sejm, koalicja rządząca nakazała im oddać wszystkie pieniądze, jakie wypracowali w ostatnich latach. Nie licząc się z pracownikami, z tym, że trzeba inwestować, trzeba cały czas jednak podtrzymywać zakład, żeby on mógł w latach następnych konkurować, może po to, żeby ten kombinat również komuś sprzedać. Podobna sytuacja już jako ostatni przykład. Perła w koronie polskich zakładów rolno-spożywczych, Krajowa Spółka Cukrowa. To są cukrownie, które zostały uratowane przed gilotyną i wyprzedaży wszystkiego Niemcom. To między innymi dzięki aktywności posła Janowskiego i jeszcze wielu innych udało się utworzyć krajową spółkę. Ona ma się dobrze. Cukier jest opłacalny. W Europie już nie ma tych, którzy mówili, że trzeba by likwidować, bo będzie tani cukier z trzciny cukrowej. To się opłaca. Spółka przynosi zyski. Minister Skarbu, zamiast myśleć, jak tą spółkę wzmocnić, jak utrzymać polski kapitał, polska spółka, zabrał wszystkie pieniądze, jakie były w spółce, ba, polecił spółce, Krajowej Spółce Cukrowej, zapłacić dywidendę z roku następnego, kiedy ona jeszcze złotówki nie zarobiła, oddać pieniądze, a spółka musiała zaciągnąć kredyty, żeby płacić rolnikom za surowiec, za buraki, za energię, za transport, za usługi. Czy tak robi dobry gospodarz? Czy dobry gospodarz niszczy to, co przynosi mu dochody, albo sprzedaje na bieżące utrzymanie, na bieżące życie to, co jest majątkiem wielu pokoleń, które to wypracowały. Taka jest polityka niestety Platformy. Dziękuję. I jeszcze trzeci temat. Kwestia osób niepełnosprawnych. Krzysztof? Tak. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie dotknąć tylko tego tematu. Może nie będziemy już go tak mocno przedłużać, ale powiem, że jest pewne podobieństwo albo duża analogia pomiędzy realizacją ustawy śmieciowej, u nas uchwały śmieciowej, a też stosunkiem miasta dla osób niepełnosprawnych. To podobieństwo polega też na byle jakości, na stworzeniu pewnych protez, które mają w zasadzie jedyny cel, ściągnięcie z mieszkańców, a szczególnie z osób niepełnosprawnych, pieniędzy. I mam tu na myśli oczywiście płatne strefy parkowania, gdzie w zasadzie limit miejsc dopuszczonych w Grudziądzu 52 miejsca parkowania, no jest kuriozalny. Kiedy konsultowałem to nawet z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie i powiedziałem mu, że w mieście Grudziądzu mieszka prawie 100 tysięcy ludzi i mamy 52 koperty w mieście, to złapał się za głowę i powiedział, że to jest chyba niemożliwe. A kiedy powiedziałem mu, że mamy prawie 4 tysiące kart dla osób niepełnosprawnych wydanych, no to śmiał się i mówił, że to już jest w ogóle chyba nieprawdopodobne. Oczywiście powiedział mi, że w Warszawie takowe miejsca są całkowicie darmowe. Pani prezydent bardzo dobrze traktuje osoby niepełnosprawne, czyli mają możliwość parkowania w każdym miejscu, w dowolnym miejscu, jak najbliżej celu dojazdu. Oczywiście ta kwestia zlokalizowania tych miejsc, ilości tych miejsc w mieście Grudziądzu jest bardzo, bardzo dyskusyjna, bardzo kuriozalna. Dzisiaj szczytem szczęścia należy uzyskanie takiego miejsca parkowania w mieście. Ja sam tego doświadczam, bo niedawno chodziłem przy dwóch kulach, dzisiaj tylko przy lasce, ale powiem, że jako osoba niepełnosprawna nie mogłem też zaparkować, a miałem trudności z poruszaniu i także miałem duże trudności z wykupieniem tak zwanego biletu z parkometru, który był bardzo daleko od miejsca, gdzie mogłem zaparkować. Dlatego uważam, że limit miejsc parkowania uznany przez miasto jest zupełnie niedostosowany do potrzeb tego miasta. Tych miejsc jest zdecydowanie za dużo i za mało i należało przywrócić tą dowolność parkowania osobom niepełnosprawnym. Przypomnę tylko, że ten przywilej dla osób niepełnosprawnych nie jest związany w żadnym stopniu z zasobnością portfela, nie jest adekwatny do majątności danej osoby, tylko jest przywilejem dla osoby, która ma jak naj,
łatwiejszy sposób dojechać do miejsca przeznaczenia i dojść w miarę najszybciej. Taki jest główny cel. Drugi element to także temat, który był przedmiotem złożonej przeze mnie interpelacji, a mianowicie kwestia przystosowania grudziąckich basenów krytych dla osób niepełnosprawnych. Niedawno spotkałem się z przypadkiem dziecka, które spadło z płotu i stało na krawędzi, powiem, no niepełnosprawności bardzo dużego stopnia. Praktycznie dysfunkcja całego układu, który poruszał ręcami i nogami, spowodowała to, że przymusowa stała się długotrwała rehabilitacja. No i konieczne było wykorzystanie do tego celu oczywiście basenu. No, szanowni Państwo, żaden z basenów w Grudziądzu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Żaden z basenów grudziąckich. Ta mama z tym dzieckiem 3 razy w tygodniu musi wędrować do Chełna, bo tam chyba najbliższy basen, który ma takie oprzyrządowanie, gdzie można korzystać z tego basenu. Oczywiście na złożoną interpelację pan prezydent miasta Grudziądzu odpowiedział, że nie ma takich środków, byłoby to zbyt dużym obciążeniem, może nawet zacytuję. Przystosowanie istniejących obiektów basenowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wymagałoby zbyt dużych nakładów finansowych ze strony miasta. Na rok przyszły nie są przewidziane inwestycje w tym zakresie. Uważam, że to jest rzecz skandaliczna, tym bardziej, że cała Europa myśli i mówi o osobach niepełnosprawnych. Wszędzie są przywileje, wszędzie są odpowiednie miejsca dojazdu, podjazdu. Można wjechać z wózkiem do basenów wprost. U nas takich niestety takich udogodnień w mieście Grudziądzu nie ma. Dlatego stawiam śmiało tezę na koniec, że Grudziądz jest miastem nieprzyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, jeszcze dopowiem do tego tematu, że w naszym mieście, w naszym województwie w ogóle się źle traktuje osoby niepełnosprawne. Ja proponowałbym, aby pani Pachulska podała przykład swojej osoby, swojego syna. Proszę bardzo. Króciutko. To znaczy zatrudnienia. Najchętniej wiadomo, pracodawcy zatrudniają osoby niepełnosprawne z stopniem umiarkowanym, dlatego że otrzymują duże dofinansowanie, około przekraczające 1000 zł. Lekki stopień traktowany otrzymują 400 zł, więc pracodawca, mając zadanie pracownika, wybierze tego. Ale to jeszcze nie wszystko. Syn wielokrotnie zwracał się po prostu do samorządu, gdzie obecnie podpisana jest konwencja ONZ o pomocy dla osób niepełnosprawnych, o powrocie wręcz do ich pracy, to na to, że nie ma takiej potrzeby, w sumie samorząd realizuje. Realizuje wówczas, gdy na przykład gdy niepełnosprawny zwraca się z prośbą o pomoc do urzędu pracy i tak dalej, bo nie ma z czego żyć. Dziś jest świat tak materialny, że jak nie masz pieniędzy, to nie masz z czego żyć, a on musi się na przykład jeszcze leczyć. I to systematycznie u neurologa, u immunologa się leczy i u lekarza podstawowej opieki. I z czego mam pytanie, z czego ma się leczyć, skoro nie pracuje? Więc dopiero gdy się wymusi roboty publiczne, to taka osoba dostaje zatrudnienie powiedzmy na rok, dobrze jak się uda, i wtedy ma na przykład świadczenie dla bezrobotnych, zasiłek. Ale co dalej? Później się kończy. Organizowane są jedynie kursy dla osób niepełnosprawnych, które po tym kursie na przykład dostaje staż na 3 bądź 5 miesięcy. I na tym się kończy. I co ta osoba dalej ma z sobą zrobić? Więc tutaj, tak widać bardzo w Grudziądzu, na przykładzie w ogóle naszych władz, że one się nie interesują losem niepełnosprawnych. Nie ma się do kogo zwrócić. Padła wielokrotnie prośba, ażeby przyjechał pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych z Torunia, pani Dreszek, lub z wyższej półki, z Warszawy. Ale na to odpowiedź jest jedna, że prezydent też nie widzi potrzeby i że niepełnosprawni nie zgłaszają. Nieprawda, niepełnosprawni te tematy podnoszą, ale niestety w tym temacie no, niewiele się zrobi. Czyli z tytułu, powiedzmy, zatrudnienia, te osoby są pozbawione pomocy społecznej, są wykluczone. Drugim tematem to jest sprawa wykluczenia cyfrowego. Ostatnio zarówno Urząd Pracy dopuszcza możliwość rejestracji czy tam odrejestrowania się poprzez internet, a także ostatnio w naszej kamówce była informacja, że to samo będzie można zrobić w Urzędzie Skarbowym i to czeka nas wszystkich. No i tu teraz jest temat. Była pierwsza edycja, ona się, nie wiem czy jest zakończona, czy te osoby, których przyznano ten laptop, otrzymały czy nie. Ale była również druga edycja, która no, nie jest jeszcze rozliczona, nie wiadomo kto dostał. I tu właśnie
widzę pole do popisu, żeby tym ludziom pomóc. Pomóc, żeby te osoby dostały. No i jak tworzone są te edycje? Tworzy się dla osób, na przykład niepełnosprawnych, o stopniu znacznym umiarkowanym. A pytam się, gdzie jest stopień lekki. Więc ich się traktuje jak podludzi. Ich nie ma. Albo niech zginą. Bo oni są roszczeniowi, bo oni dużo chcą. Czy dużo chcą? No nie wiem. Nie zazdroszczę nikomu, że ktoś jest chory. Ale uważam, że ten, kto tworzy takie edycje, powinien pomyśleć dla tej grupy również o lekkim stopniu. Także ci ludzie też są wykluczeni cyfrowo i społecznie. Kto ma im pomóc? Dobrze, jak rodzice żyją, trochę pomogą. A tak w zasadzie są pozbawieni jakiejkolwiek pomocy. I ja uważam, że tutaj zarówno samorządy, jak i marszałek powinny w tym temacie pomóc. A nie, że nas nic nie obchodzicie, radźcie sobie sami. Oni sobie sami nie poradzą. Oni nie mają możliwości wyjazdu za granicę. Bo ktoś, kto, osoba, która się leczy co miesiąc u neurologa, a musi brać leki, to przecież nikt jej nie wypisze recept. Więc ona musi co miesiąc być i musi jeszcze zrealizować, ale niektóre są drogie, na przykład 99 zł galentyn kosztuje, więc z czego ma kupić? Także ja bym prosiła, żeby doprowadzić do spotkania takiego wszystkich osób niepełnosprawnych, które by przedstawiły swoje problemy właśnie na temat zatrudnienia, na temat poruszania się w świecie cyfrowym teraz. I pomocy tym ludziom i w zakresie podjazdu wszędzie do urzędów, żeby była w zakresie tego basenu, o którym tu dzisiaj też zostały sprawy wspomniane, a nie tak zostawić ich sami sobie. Oni sobie nie poradzą, tak jak osoby starsze, które mają 80 lat, siedzą samotnie w domu, bez pomocy drugiego człowieka nie poradzą. To znaczy bym prosiła w tym zakresie pomocy zatrudniających i tego wykluczenia cyfrowego tym ludziom po prostu, którzy potrzebują tej pomocy, żeby ona została im udzielona. Dobrze, bardzo dziękuję. Ja zorganizuję, aby ktoś z Torunia przyjechał i spotkam się w przyszłym miesiącu. Proszę Państwa, sprawy osób niepełnosprawnych są bardzo często przedmiotem interwencji mieszkańców Gruziąca, również w moim biurze. Ja występowałem i do pana prezydenta Malinowskiego, i do pełnomocnika wojewódzkiego o różnego rodzaju wyjaśnienia dotyczące m.in. ilości miejsc parkingowych, problemów generalnie w służbie zdrowia występujących, związanych z osobami niepełnosprawnymi. Oczywiście niepełnosprawności mogą być różne. Sprawa jest szalenie złożona, ale podstawowym zadaniem i obowiązkiem państwa powinno być wyleczyć z tych schorzeń, które są możliwe, a dla tych, którzy potrafią i chcą, dać również możliwość powrotu na rynek pracy. To jest logiczne, bo i całkiem inaczej sytuuje takie osoby, a drugie daje im możliwość zarobkowania również, czyli w jakiś sposób pomaga systemowi wsparcia społecznego. Ja nie widzę jakichś wielkich działań, które by temu służyły. Szuka się wszędzie oszczędności. Między innymi usunięto możliwość świadczeń dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Około 100 tysięcy ludzi w Polsce zostało pozbawionych wsparcia, pomimo tego, że bardzo często te osoby nie mogą podjąć swojej pracy, bo muszą opiekować się osobami niepełnosprawnymi. To jest bardzo przykre. To są podobne, jak i tu bardziej dokuczliwe, podobne jak i przy innych grupach społecznych, ogromne kolejki do specjalistów, przekraczające często rok i więcej oczekiwania. Natomiast kuriozalna odpowiedź była odnośnie tych miejsc parkingowych, które przecież są tylko i wyłącznie do decyzji władz miasta, że problemu generalnie nie ma, a jest nadużywany system wydawania kart, że z uprawnień dla osób niepełnosprawnych korzystają z drogi. No przepraszam bardzo, to jest coś absurdalnie głupiego. Przecież to wszystko idzie sprawdzić, skontrolować. Jeżeli ktoś nadużywałby oznakowanego samochodu czy też karty, będąc zdrowym, to można w jakiś sposób to go ukarać czy wyeliminować, a nie mówić, że nie ma problemu, nie będziemy niczego robić, ponieważ to by rozszerzyło szarą strefę, czy tych ilość osób, które podszywają się, korzystając z uprawnień dla osoby niepełnosprawnej.
Ja bardzo dziękuję radnemu wojewódzkiemu, panu Żurawskiemu, że ten problem tu na poziomie Grudziądza spróbuje rozwiązać, ale nie zmienia to faktu, że jest to problem w całej Polsce. Problem, który musi być rozwiązany również poprzez zmianę systemu zabezpieczenia społecznego, zmianę odpowiednich ustaw. Nadejdzie czas, że będziemy mogli to poprawić. Chciałem dopowiedzieć, że w Grudziądzu mam, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, też pewną sprzecznością. Ja to już sygnalizowałem na ostatniej sesji Rady Miejskiej, ponieważ mamy w centrum miasta, w ścisłym centrum miasta, kilka ulic z zakazem ruchu wszelkich pojazdów. Wszyscy logicznie rozumiemy, że na takiej ulicy, po takiej ulicy nie mają prawa jeździć żadne pojazdy. Oczywiście niektóre tylko, a są to pojazdy uprzywilejowane i osoby i pojazdy osób niepełnosprawnych. Ale co się stało w Grudziądzu? W Grudziądzu te ulice zostały włączone do specjalnej strefy parkowania. I to jest pewne kuriozum. To znaczy jak? Z jednej strony obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów, a z drugiej strony usankcjonowano strefę parkowania. Według mojej oceny i także, tak jak powiedziałem tutaj, niektórych policjantów działu ruchu drogowego, istnieje po prostu logiczna sprzeczność prawna. Albo miasto usankcjonuje i uporządkuje zakres ruchu właśnie na tych ulicach, czyli dopuści ruch i wtedy ta strefa parkowania będzie miała sens, natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że istnieje ta sprzeczność. Ale kuriozalne tłumaczenie polega też na tym, że te ulice zostały wprowadzone z tego powodu do strefy, żeby także obciążyć osoby, które tam będą parkowały, bo byśmy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie gro osób niepełnosprawnych właśnie tam by parkowało, żeby unikać opłaty. To uważam, że to jest tłumaczenie niedopuszczalne, nielogiczne, dlatego ze względu na brak miejsc w tym mieście ogólnie, na zdecydowany brak miejsc parkowania, takie rozwiązania jak gdyby są nagarne, powiem wprost, ale według mnie także niezgodne z prawem. I jeszcze, Szanowni Państwo, jedna kwestia. Proszę Pana Posła w sprawie karania rolników. Proszę Państwa, mnie bardzo zależy na tym, żeby Grudziądz dobrze kojarzył się Polakom. Żeby budować rynek tego miasta, pięknego miasta, które po wiekach wróciło do macierzy. Będziemy niedługo obchodzili kolejną rocznicę, żeby Grudziądz się kojarzył w Polsce ze wszystkim, co najlepsze. Niestety w ostatnich dniach Grudziądz trafił na języki w całej Polsce. Nie z dobrej strony. To jest sprawa, która toczy się przed sądem rejonowym w Grudziądzu. Kilka dni temu byłem na rozprawie. Wytoczono rolnikom, którzy protestowali w sierpniu ubiegłego roku przeciwko dramatycznie złej sytuacji w rolnictwie. To jest coś kuriozalnego. Proszę Państwa, ci rolnicy, mając absolutne podstawy ekonomiczne, nastąpiło gwałtowne załamanie cen zboża, rzepaku. Tu są duże gospodarstwa wokół Grudziądza, dobre, nowoczesne rolnictwo. Ci ludzie poprzez różnego rodzaju zamieszania na rynku, destabilizację rynków, to za skomplikowana sprawa, by o tym rozmawiać w tej chwili, zwrócili się do władz, bo gdzie się mieli zwrócić? Zwrócili się do władz, chcieli przedstawić swoje postulaty, oczekiwania, swoje sugestie. Zwrócili się poprzez starostwo powiatowe, no, chcąc zainteresować starostę problemem i prosząc starostę, przedstawicieli powiatu, koalicji, która rządzi, o przekazanie tego do Warszawy. Nikt nie raczył rozmawiać z nimi, nie było odważnych urzędników, którzy chcieliby wyjść rolnikom spojrzeć w oczy. Więc ci rolnicy zgłosili protest mało uciążliwy. Protest, który legalnie zgłosili do starostwa, to jeszcze było pod rządami poprzedniej ustawy o zgromadzeniach publicznych, że protest będzie polegał na blokowaniu przez krótkie okresy czasu jednej z ulic w Grudziądzu. Tam się udaje. Pod kontrolą policji, która czuwała, by nikomu się nie stała krzywda, przez 20-30 minut przechodzili przez przejście, potem robili przerwę, żeby wszystkie samochody przejechały. Jeżeli pojawił się w sznurze samochodów ktoś, kto miał jakiś problem, pani zasłabła w autobusie, ktoś tam miał jakieś kłopoty, natychmiast był przepuszczany, więc dokuczliwość żadna, że tak powiem. A jednocześnie jeszcze raz powtórzę, ci ludzie mieli prawo protestować. Był to proces legalny, zgłoszony i tak dalej. Co się okazuje? Tam było około 300 ludzi. To po czasie, po wielu dniach,
na podstawie zdjęć i filmowania policja wyszukała kilkanaście osób, którym przedstawiono za